to jadę do Gdyni. Po to, by nauczyć się trudnej sztuki dowodzenia jednostkami morskimi. W przyszłości będę kapitanem. Za parę lat, mam nadzieję, oficerem wachtowym. A na razie jestem zwyczajnym gołotupcem. Mam bardzo ograniczony budżet miesięczny. Nie wiem, gdzie będę sypiał. Ale dużo, bardzo dużo takiej swobody w działaniu. A zatem zapraszam Was do zobaczenia, jak sobie radzę w Gdyni. Zobaczymy, czy ta Gdynia, bo przeczytałem, że Gdynia jest najlepszym miastem do życia w Polsce. Mam nadzieję, że Wam się to wszystko spodoba. Na razie. Pierwsze zajęcie ze mną. Przeszedłem test angielskiego i psychologiczny. Nie wiem, jakie są wyniki, ale generalnie wyszło na to, że pójdę chyba do grupy zaawansowanej. Chociaż nie było to najlepszy test mojego życia. No i mam nadzieję, że jestem zdrowy psychicznie. A jutro zaczynam zajęcie od 8. A teraz idę do Ostrego, na Mary Ann, zwanego Mariana. Ostry to kapitan na Chopinie, ale razem ze swoją małżonką Miotłą wypływa w rejs na Wyspy Kanaryjskie na 5 miesięcy. W tym czasie zostawia wolne mieszkanie. Mam nadzieję, że przekonam go, iż jestem idealnym kandydatem.